Patrzcie, jaki mam kocyk! Ale kocyk! Mój kocyk! Oddawaj! Przecież wystarczy dla wszystkich! Spider-Cop! Spider-Cop! Miau, 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 miau! Spider-Cop! Ej wy! Pomóżcie mi lepiej zejść! Dobra, sam spadłem. Co robisz? Gryziesz mnie? Oła! Wróciła! Uwaga, ekipa! Człowiek! Cześć, maluchy! Hejka! 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 Co to za parawan? Jaki parawan? Co to jest parawan? Znowu użyłeś losowego słowa, bo nie wiesz co to? Człowiek! Zabieraj ten parawan! O, widzowie! Hejka! Matko, nie mam siłki w ogóle po tej drzemce. Chyba muszę jeszcze pospać. Ej, a myślisz, że my kiedyś będziemy tacy duzi? Nie, już od kilku dni jesteśmy tacy mali. To znaczy, że to już na zawsze. Co to za kulka? To ja. Nie ty, ta czerwona. A to nie wiem. A gdzie mnie z tym parawanem? A wy co takie leniuchy? Nie, co no serio? Pania? Śpię. No, przyszłam. Jak tak można? O, paluch, haps. Dom wariatów. Nie, zostaw! Nie dam się, nie mam mowy, mam spanko. Podanie, podane! Ej, zgubiłem piłkę. Lizanie się po klacie jest jakieś super trudne. Ja, 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 ja. No nie dam się, będę spał i będę spał i już. Uwaga, zwiady. Co my tu mamy? I co? Znalazłeś? Ja nic, ale on znalazł mnie. Mam cię, gadzie. Ja, ja, ja. Spanko! Nie śpi, patrz. Ja, 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 ja. Ej, jak to zrobiłeś? Ja, 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 ja. Mlem, 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 mlem. Ha, ja. To ja zabiłem Mufasę. Nie, żyje król. Ja. My tu. Weszliśmy. Ratunku! 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 Jak ty tam? Jakim cudem? Patrzcie, więzienie. Kto jest głodny? Jak? Dzień dobry. Jak, maluszku, jak ty tu wszedłeś? Chodźcie, patrzcie, co tu dla was mam. Jedzonko! Co to za mały obserwator? Babaran wrócił. Co tu się dzieje? Nie wiem. Ale jest super. Taka dobra mysza. Hej tam na dole! Hej tam, o! Dajcie mi spać! Koniec, tylko do buty wychodzę. Uuu, witam. A co to za przystojny przystojniak? Przykumajcie te kocie ruchy. Jesteśmy kocią hydrą. Nie, nie mogę spać. Jesteśmy hydrą. Ej, nie śpijcie. Musimy się bawić. Jak mi się przyśni, że się bawię, to też się liczy. Ach, w końcu. Pytanie dla tej cudownej kotki Koko. To mi się podoba. W skali od 1 do 10, jak denerwujący jest Gutosław? 600 miliardów. Czy masz kontakt z innymi kotami? Nie. Czy chciałabyś wymienić Gucia na Boczka? Nie, tak. Nie, Jezu, nie wiem. A. Co robisz, gdy zauważysz ptaka za oknem? Siadam na parapecie i mówię mu: oj, ptaszor! Zabieraj to swoje pupsko, to mój parapet! Mój kot je tylko Dolinę Noteci. W takim razie to bardzo mądry kot. Koty opanują świat. Dokładnie. Jaka jest twoja ulubiona karma Doliny Noteci? Wszystkie są pyszne. Dlaczego masz na imię akurat Koko? Nie wiem dlaczego, ale jak człowiek nadawał mi imię, to bardzo szybko mówił. Czy jesteś taka wredna przez rodzinę? Czy wiesz, że imperator Palputen miał podobne do ciebie cechy charakteru? I czy jesteś kotem z Indii? Nie mogę. Next! Następne! Co myślisz o kotach bez sierści? Sfinksy są piękne, szlachetne i wyglądają jak łyżek Disney. Co najbardziej cenisz w człowieku? Nic, no, ale dobrze, że mnie karmi. Pytanko do Koko. Powiesz hejo, hejo, hejo i pozdrowisz mnie? Nie, nie, nie będę mówiła czegoś, nie! Halo, Koko! Chciałaś być aktorką? To graj! Nie! Koko! Miautko boska. Hejo, hejo, hejo. Pozdrawiam. Gdybyś nie była kotem, to kim byś chciała być? Lwicą oczywiście. Czy lubicie się z Gutkiem? Średnio. To znaczy, on mnie wielbi.
Ja za nim nie przepadam. Co myślisz o boczku? Moglibyście być kiedyś parą? Jesteśmy parą. Co słychać u Petera? Nie wiem, pewnie siedzi w tym swoim terrarium i zjada jakieś komary, muchy i inne paskudztwa. Czy lubisz bardziej spać, czy bardziej się wydurniać? Jeżeli się wydurniam, to tylko przez sen. Na co dzień jestem poważna. Jestem damą. Koko, jesteś w jakiejś kociej mafii? Jessie, przestań gotować koci miętkę, znaleźli nas, zwijamy się stąd. Dziękuję, dobranoc, do widzenia, żegnam. Czy Butek zostanie psiamurajem? Nie mam pojęcia, ale Butek ogólnie jest inwalidą umysłowym, więc może lepiej nie. Czy chciałabyś wziąć ślub z boczkiem? No czekam na te oświadczyny i czekam. Czy kiedyś zjadłaś mysz? Nie, ale jakbym chciała złapać mysz, to no problemo. Czy lubisz się bawić z Guciem? Nie bawię się z Guciem. On myśli, że się bawimy, a ja tylko czekam, aż sobie pójdzie. Ile to 2 razy 2? Pozdrowisz Franka? 2 razy 2 2 1 i Franek! Wolałabyś dostawać połowę karmy codziennie, czy żebyś była psem? Co to jest za pytanie w ogóle? Przecież na to się nie da odpowiedzieć! Następne! Czy kolegowałabyś się z psem, który ma na imię Koko? Nie. I od razu zmieniłabym mu imię na Kaka. Czy wygrałabyś z dinozaurem? Bez żadnego problemu. Patrz na to. Jakim cudem jesteś taka piękna? Mia. Nie wiem, ale na pewno coś za tym stoi, bo naturalnie nie da się osiągnąć takiego piękna. Czy Butek cię męczy? Swoją osobą, tym co mówi, tym jak chrapie. Tak. Czy chciałabyś być główną aktorką kanału Spółka Zoo? Jestem główną aktorką kanału Spółka Zoo! Czy lubisz swoją karmę? Kocham moją karmę. Czy ty i Gutek się bijecie? Nie, ale ja często chlastam go po pysku. Jak oceniasz od 1 do 10 swoją karmę? 90 miliardów trylionów milion 16 tysiąc. Jaki gatunek ryby jest twoim ulubionym? Spuszki. A będzie pies versus listonosz? Będzie. Czy Gucio jest denerwujący? Tak. Czy Gucio jest denerwujący? Tak. Czy lubisz boczka? Nie. Czy wiesz, że niektóre psy nie lubią kotów? Nie. Co byś zrobiła, gdybyś musiała być jeden dzień w ciele Gutka? Nie! W następnym odcinku to Gutek odpowie na wasze pytania. Łapcie w górę, dajcie suba i skorzystajcie z kodu promocyjnego. Jestem Hydrą. Rar!